18 lat skończyli już jakiś czas temu. Pomimo to dalej mają ogromny zapał do tego, by się rozwijać i poszerzać horyzonty własnej wiedzy. Właśnie dobiegł końca pierwszy rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który został objęty patronatem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Ośrodka Senior oraz Miasta Czelać. Krótkie podsumowanie to przede wszystkim 156 osób, które wzięło udział w zajęciach wykładowych, 10 wykładów, które odbyły się w trakcie tego roku i kilkanaście spotkań warsztatowych z języka angielskiego, włoskiego, również joga, również spotkania z zakresu historii czy psychologii. To, co się zdarzyło właśnie w roku akademickim 2009-2010. Studenci w wieku 50+, którzy tak licznie uczestniczyli we wszystkich zajęciach, pokazali, że inicjatywa stworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w naszym mieście była jak najbardziej słuszna. Obecność aż tylu osób na zajęciach pokazuje też kolejną prawdę zauważaną w innych krajach Europy, gdzie również powstają podobne placówki edukacyjne. Co nas bardzo zaciekawiło, to nie jest wcale tak, że uniwersytet jest tylko i wyłącznie dla osób starych. Wręcz przeciwnie. To jest inicjatywa, która powoduje, że człowiek staje się młodszy. Czasami osoby w wieku 30 lat są wypalone zawodowo i muszę powiedzieć, że niektórzy nasi studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku okazało się, że są bardzo młodzi. Młodzi duchem, ale również młodzi umysłem, ponieważ pewne stwierdzenia, pytania, które zadawali w trakcie wykładów i warsztatów, mogę jasno stwierdzić, że były bardzo odważne i zmierzające do poznania jak największej wiedzy, do pozyskania jak największej wiedzy. 156 studentów na pierwszym roku to wynik godny odnotowania. Na pewno do takiego osiągnięcia przyczyniła się kwestia braku konieczności płacenia za zajęcia, przy czym swój ogromny udział ma miasto Czelać. Przygotowujemy już nową edycję Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która oczywiście dzisiaj, a od nowego roku akademickiego, czyli jesienią bieżącego roku, rozpocznie swoją działalność. Myślę, że będziemy stale wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu poszerzać ofertę, tak żeby ona była coraz bardziej ciekawa, żebyście Państwo byli coraz bardziej usatysfakcjonowani. Kolejny rok akademicki ruszy jesienią. Wtedy znów studenci wrócą na wykłady, gdzie na pewno dowiedzą się ciekawych rzeczy i będą mogli spotkać interesujących ludzi. Bo przecież w młodości siła, a młodość ducha połączona z doświadczeniem życiowym wszystkim studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku na pewno wyjdzie na dobre.